Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Degustacja w plenerze, spadającym deszczem w tle. Tu mi, prawda, kapie na rękę, ale na szczęście siedzę pod balkonem, więc nie ma problemu. Miałem plan, żeby nagrać go w trakcie burzy, żeby byłoby coś fajnie, ale ponieważ on brał udział w głosowaniu, a burza się skończyła przed końcem głosowania, więc niestety nie tym razem. Co to za piwo? Oczywiście wersja podstawowa Riz Factora, Russian Imperial Stout z Pinty. Muszę powiedzieć, z bólem muszę powiedzieć, że nie wiem, dlaczego moja degustacja Riz Factora Double Barrel Aged, robiona pod... Latarnią morską na Cape coś tam. Tak słabo się wyklikała. Ja wstałem, prawda, skacowany jak sybirak, wstałem po prostu o godzinie chyba 5 nad ranem, żeby ją nagrać, że o wschodzie słońca, a ona się nie obejrzała nawet chyba w 10 tysiącach, co dla piw Pinty to jest just like that. Fakt, że potem, że część z was widziała ją po prostu na live, no ale bez przesady. Może zniechęcający był tam ten dopisek, że przepraszamy za usterki, bo trochę wiało, no ale bez przesady. No ale wracając do Riz Factora, to jest tak zwana podstawka, czyli wersja podstawowa. Trzeba też dodać, że młodsza niż ten Double Barrel Aged, uważano po prostu później. No i przy mojej degustacji Russian Double Barrel Aged wielu z was narzekało, że o, nieułożone piwo, alkoholowe, aldehyd octowy, no w ogóle cudawianki. Ja mówię, ludzie, my chyba mówimy o różnych piwach, bo to, które ja piłem, ten Double Barrel Aged, był naprawdę świetny. Bez wątpienia zasługiwał na miano sztosa, więc ja byłem zaskoczony. Potem sobie zacząłem mówić, no może wam po prostu chodzi o wersję podstawową. Może ona rzeczywiście jest kiepska, także no zaraz się przekonamy. Przy czym no oczywiście ona miała też parę miesięcy, żeby się ułożyć, no bo mamy czerwiec, a to było w marcu, jeśli dobrze pamiętam. Pinta Riz Factor 30 stopni, Russian Imperial Stout, ponad tona chlebowego i ciastkowego słodu bazowego na warkę. Chlebowy słód? Nie kojarzę. Ponad ćwierć tony najlepszych angielskich słodów palonych. Kilka miesięcy leżakowania w niskich temperaturach. W efekcie powstał klasyczny, czarny jak noc, imperialny stout o gęstej konsystencji i aromacie czekolady, kakao belgijskich, pralin i cukierków toffee. Piwo. Tak, alkohol 11,5, pasteryzowane, niefiltrowane. Z ciekawszych rzeczy skład. Woda, słody jęczmienne, pale ale, monachijski typ 2. Jęczmień palony, słody jęczmienne Thomas Fawcett, to nie są tanie rzeczy. Chocolate Pale, Chocolate Black, Crystal, Dark Crystal, chmiel Columbus i Fuggles. Columbus zapewne na goryczkę, czyli generalnie tak skąpo pochmielone na aromat, bo tylko ten Fuggles jak sądzę. Drożdże US05, data przydatności 14.02.2020. No to przekonajmy się, czy rzeczywiście mieliście prawo do narzekania na to piwo. Znaczy oczywiście ono się mogło ułożyć, jednak 2 miesiące więcej czy 3 miesiące więcej to robi różnicę. Kapsel firmowy Pinty. Risowy, taki czekoladowy, palony mocno. Te belgijskie praliny jak najbardziej. Słuchajcie, ja aldehydu na razie nie czuję. Palony, mocno palony. Szanuję takie risy. Moje domowe risy też takie właśnie były. No, zobaczmy. No, nalewa się jak taki zużyty olej silnikowy. Bardzo ciemna piana. Ciemna, drobnopęcherzykowa piana. Trochę alkoholu jest, aczkolwiek no nie jest to woda, ale jest alkoholowy, tak. Ale jest też bardzo taki pralinowy, troszkę bym powiedział. Ale alkohol w nos idzie, tak. Nie jest ordynarny, ale jest.
przeszkadza. Przy takim skoncentrowaniu rzeczywiście czuć go. No, spróbujmy. O! Bogaty, słodki, z wyraźną, intensywną goryczką. Nie wiem, czy jest tu opisane coś o goryczce. Nie jest. Ale to jest goryczka na poziomie 80 IBU gdzieś albo więcej. Szanuję. Leciutko grzeje w przełyk. Jak na ten aromat, to nie grzeje aż tak strasznie. Bardzo bogaty, gęsty, słodko-gorzki, trochę alkoholowy. Ten szczególnie finish jest czekoladowo-alkoholowy, czyli takie czekoladki z likierem. Ale pojawia się też taki przebłysk takiej wanilii, jakby z leżakowania, którą kiedyś tam wyczuwałem w Odyssey 2028, który wyczuwałem w porterze z podgórza, tym 652 metry nad poziomem morza. Więc bardzo fajnie utlenione w taką właśnie wanilię. Troszkę drapie jednak w przełyk. Ale jest też jednocześnie bardzo gładki. To jest też zasługa niskiego wysycenia, tej oleistości. Potrzebuję jeszcze czasu do takiego, żeby wyrywać z butów, potrzebuję jeszcze, podejrzewam, pół roku, rok. Natomiast jest bardzo dobry. Aldehydu octowego ja nie czuję, alkohol rzeczywiście, ale też bym nie wiedział, że to jest jakieś piwo nieułożone. Nie, ono jest, ono ma nieco profil alkoholowy, ale taki sam profil alkoholowy mają piwa z Hopin Froga i warto po prostu kupić sobie buteleczkę czy buteleczki z myślą o dłuższym leżakowaniu, co zresztą zaleca sam producent, podając tak długą datę przydatności, 2020 rok. Pamiętam, jak pierwszy raz się zetknąłem z piwami Demolena, które miały 10-letnie albo 20-letnie daty. Ja mówię, kurde, kiedy u nas tak będzie? Pewnie nigdy, bo sanepid nie dopuści. Jak widać, można. Trzeba powiedzieć, że no jednak Double Barrel Aged z leżakowanym w tych dwóch beczkach, no zostawia go daleko w tyle. Ale to jest naprawdę solidne piwo. Na pewno alkohol nie jest ordynarny, ale jest. Ponieważ jest mocno gorzki, mocno palony, to je się idealnie nadaje do leżakowania. Takie piwa się świetnie leżakują, dlatego że one się układają, zaokrąglają. Powiedziałbym zaokrąglają, ale chyba krąg. Zaokrąglają. Więc pięknie się zaokrąglają, wygładzają, robią się takie właśnie jeszcze bardziej smooth, a jednocześnie nie robią się takie nieprzyjemnie utlenione, dlatego że jest tutaj właśnie coś, co może się zaokrąglić. Alkohol, paloność, wysoka goryczka. To są moim zdaniem takie potrzebne do tego, żeby rzeczywiście piwo bardzo zyskało na leżakowaniu. Są trzy potrzebne czynniki. Piwo powinno być mocne, może być nawet lekko alkoholowe, powinno być palone i powinno być wysoka goryczka. Także jak mamy niską goryczkę, to po prostu z czasem ona będzie jeszcze niższa, dojdą nuty utlenienia takie słodkie i piwo będzie mdłe, męczące. Tutaj raczej mu to nie grozi. No, zdecydowanie potrzebuje leżakowania, jeżeli chodzi o ten aromat. Bo w smaku nie jest źle. Nie pamiętam, ile on kosztował, ale pamiętam, że jakoś mało. Kilkanaście, 12, 13 zł, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Na pewno jest to piwo na miarę oczekiwań Pinty. Pamiętam, jak Ziemka wypytywałem przy Imperatorze Bałtyckim, dlaczego nie Ris. Ziemek powiedział, że dopiero jak będzie mógł zrobić 30 plato, to dopiero zrobi Risa. Jak powiedział, tak zrobił.
porównując do najbliższego konkurenta, no w porównaniu na przykład piw Ale Browaru, no to jest jednak przepaść, jeżeli chodzi o ciało, o rysów mówię, o ciało, o treściwość, o czekoladowość, o to jest jednak daleko, daleko. Chociaż trudno dzisiaj powiedzieć, czy Ale Browar jest jeszcze... Znaczy na pewno nie jest. Na pewno nie jest drugim browarem po pincie kraftowym. No ale nie o Ale Browarze tutaj. Więc piwo jest bardzo dobre. Przyda mu się leżakowanie. A nawet zyska na leżakowaniu. Natomiast nie jest jakoś tam w żaden sposób męczące w tej formie, w której jest obecnie. Jak mawiała Mamoniowa, ja je piję z prawdziwą przyjemnością. Ta faktura, tekstura na języku, gęstość, słodycz, czekoladowość są fenomenalne. To jest ciekawe, że to jest z jednej strony bardzo taki agresywny riz, czyli mocno palony, mocna goryczka, a z drugiej strony jest niesamowicie słodki i niesamowicie gładki. To robi taki dysonans właśnie. Wiecie, często się pokazuje jakieś takie w reklamach, że tam jakiś tam taki, nie wiem, brutalność i łagodność, nie? To tutaj mamy jedno i drugie w tym samym czasie. Kiedyś to byśmy się po prostu posikali po nogach na takie piwo. Dzisiaj jest solidne. No to trzeba sobie powiedzieć, to nie jest sztos w obecnej formie, to nie jest sztos. 5 lat temu to pewnie by nam wszystkim kapcie spadły i skarpety i w ogóle byśmy się zsunęli z krzesła. No ale to tylko cieszy, że tak żeśmy się rozwinęli. Ja bym w życiu sobie nie wyobraził 5 lat temu, że barrel aging w Polsce będzie tak mocno rozwinięty, że tyle browarów będzie to robiło na taką skalę. Także tylko się cieszyć. Wasze zdrowie. No i co? I do usłyszenia.